Cześć, tutaj Domanu. Rzut rożny to bardzo istotny, często występujący stały fragment gry, który daje zawsze spore szanse na zdobycie gola. Ale w tej FIFA dobre rozegranie kornera przebiega zupełnie inaczej niż w jakiejkolwiek innej odsłonie gry. Więc dziś pokażę moje najskuteczniejsze rozwiązania na rzuty rożne w FIFA 16. Ponieważ rzucanie piłki na główkę nie jest zbyt efektywne, a skuteczne są za to strzały w obrębie pola karnego, podstawowe rozwiązanie jest proste. Wrzucić piłkę do zawodnika stojącego przed polem karnym, by oddać nim strzał nogą, przy czym wrzutkę warto wykonywać przytrzymując przycisk LB na Xboxie bądź L1 na PlayStation, by miała ona odpowiednią moc. Jest to niezwykle efektywne i efektowne rozwiązanie. Bramkarze zasłonięci zawodnikami w polu karnym często reagują na oddany strzał z opóźnieniem. Łatwo też o ewentualny rykoszet, który paraliżuje golkipera i co też ważne, tak wykonywane rzuty rożne nie narażają nas na poważną kontrę przeciwnika. Jeśli zawodnik przed polem karnym jest akurat kryty, można bardzo łatwo zmienić ustawienie na boisku obu drużyn, używając dowolnego szybkiego rozwiązania rzutu rożnego, naciskając na przykład dwa razy krzyżak w dół. Dzięki temu z reguły tworzy się jeszcze większa przestrzeń przed polem karnym, a sam przeciwnik jest niemalże pewny, że skoro użyliśmy specjalnej taktyki do rozwiązania tego rzutu rożnego, to futbolówka za chwilę powędruje w okolice 11 metra, co jest oczywiście bardzo błędnym myśleniem i znowu możemy z łatwością zdobyć bramkę z około 16 metrów. Jeśli mimo niestandardowej taktyki użytej do wykonania rzutu rożnego nasz przeciwnik dalej decyduje się na krycie zawodnika przed polem karnym, wciąż możemy wrzucić mu piłkę i zagrać ją podaniem do jakiegokolwiek zawodnika z ustawionych w polu karnym. Wbrew pozorom wywalczenie główki przed polem karnym z punktu widzenia atakującego jest o wiele łatwiejsze niż wewnątrz jego. I oczywiście w takiej sytuacji wciąż pozostaje standardowe krótkie rozegranie rzutu rożnego, podając piłkę przywołanemu zawodnikowi i w ten sposób stworzyć można zwykłą akcję, wdzierając się w pole karne, kiwając bądź klepiąc z innymi zawodnikami. Natomiast u mnie absolutną podstawą jest wrzutka piłki przed pole karne i mocne uderzenie. Na początku to może wydawać się trochę trudne, ale jest bardzo skuteczne. Aktualnie w FIFA 16 po rzutach rożnych zdobywam o wiele więcej bramek niż w FIFA 15. Poza tym oprócz tego, że jest to efektywne rozwiązanie kornera i nie naraża nas na kontrę, to daje naprawdę sporą szansę na zdobycie całkiem przyzwoitej bramki. Takim oto sposobem rzuty rożne stały się moim ulubionym stałym fragmentem gry w FIFA 16. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!